This ain't no hipster shit. Witamy na pocztangą.pl. Ja jestem Jurand, jeden z trenerów i założycieli pocztangą.pl i mam dzisiaj specjalnego gościa. Jest ze mną Łukasz Nizia. Łukasz jest magistrem matematyki, jak i również trenerem zespołu UAM Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i również jest czynnym zawodnikiem, sędzią i można też rzeczy działaczem w PZKF ITS. Jestem przewodniczącym Rady Zawodników, więc faktycznie... Tak. Czyli ty jesteś tym naszym głosem. Staram się przekazywać wszelkie pomysły, które spływają do nas dalej, czyli do wiceprezesa, pana Grzegorza Nocka. Tak więc, jeśli chcielibyście, macie jakieś zażalenia do związku, to możecie przekazać do Łukasza i Łukasz spróbuje coś z tym zrobić. Jest nawet specjalny formularz. Dokładnie tak. Na Facebooku. Używałem. Dobra, Łukaszu. Bo my się znamy w sumie już całkiem sporo. My się poznaliśmy chyba na Akademickich Mistrzostwach Polski. Chyba na moich pierwszych rampach. Tak, w Łodzi. I już wtedy zrobiłeś piorunujący wynik, bo jesteś już bardzo dobrym, rokującym zawodnikiem i w gruncie rzeczy jesteś bardzo długo w grze. No i masz bardzo duży, wysoki poziom, bo wiadomo, że jest Łukasz, że jest Piotrek Sadowski. Piotrek Sadowski jest fenomenalnym zawodnikiem, ale cały czas deptasz mu po piętach. Raczej nikt cię z tego drugiego miejsca nigdy nie zepnął, prawda? Jest jeszcze Mateusz Grzesik. No tak, ale Mateusz też tam lubi sobie w 105 wystartować. No już stabilnie jest 120. No tak. I to jest dwóch zawodników w Polsce, którzy faktycznie są na poziomie europejskim, czy wręcz światowym. No tak. Więc ciężko jest ich przeskoczyć, bo to faktycznie oznacza, że jesteś w top 8. Tak, ale no, nie ma co ci umniejszać, jesteś też cały czas w Polsce top 3, jeśli chodzi o... No nie pamiętam z zawodów, żebym był poza podium. No, skromny, tak jak lubię. Powiedz, czemu właściwie trójbój, skąd to się wzięło? To znaczy się... Ogólnie dorastałem w momencie, jak w Polsce był popularny program Strong Many na TVN-ie. Okej. No i jakby zawsze chciałem być silny, duży, tak jak ci... zawodnicy. No i z wiekiem się to rozwijało. Dostałem pierwszą sztangę od dziadka. Było to w wieku około 11 lat. Wow. Największe krążki. 32 kg. Do dzisiaj ich używam właśnie na sekcji. Trochę niewymiarowe, ale do przysiadów są w porządku. No i trochę później, bo jakby w tym wieku 10-11 lat, to chodziłem sobie na zajęcia korekcyjne. Tam mnie wyłapał trener Krzysztof Pluciński, trener w uczniowskim klubie sportowym w Dusznikach. No i zacząłem trenować lekką atletykę, czyli z osoby, która miała jakieś problemy ze skoliozą, z kręgosłupem. No, stałem się tą jakby aktywną osobą, która przychodziła na treningi i starała się podnosić swój poziom sportowy. No i wiadomo, jakieś pompeczki się robiło, no ale jak wszedłem na siłownię, no to na swoim pierwszym treningu wycisnąłem 100. Czyli coś, czego się raczej nie robi w wieku 12 lat, ważąc 70 kg. No nie, zdecydowanie. No. Nice. I to był właśnie taki pierwszy impuls, że może się do tego nadaje. Później wiadomo, jak się jest samoukiem, jak my zaczynaliśmy, no to te informacje, pozyskiwanie informacji no jasne, przez internet było bardzo powolne. No to człowiek eksperymentował. No i to w sumie... Bo przypomnij mi proszę, jaki tak? Ty jesteś rocznik? Ja jestem rocznik 92. 92, czyli 4 lata różnicy. To faktycznie, jak ty tak. Zaczynałeś, to ja też zaczynałem faktycznie. I czyli mamy zbliżone doświadczenie. Tak, w gruncie rzeczy to było to, co ktoś przekazał na siłowni, plus informacje choćby z Elite FTS, które były, wiadomo, dla Multiplaya, o czym u nas w Polsce nikt nie wiedział, nie? No też... Pochodzę z mniejszej miejscowości, kafejki internetowe, te sprawy. Więc praktycznie pierwszy plan treningowy, z jakim się spotkałem, to był napisany przez Louis Simonsa. O proszę. I w wolnym tłumaczeniu to było, jak wycisnąć 600 funtów. No i to było pierwsze spotkanie moje z metodą sprzężoną. No i faktycznie na tym treningu zrobiłem progres. Po jego wykonaniu
wycisnąłem około 140-150 kg. No i prawdopodobnie jest to najlepszy wynik w wyciskaniu, jaki osiągnąłem, jeśli chodzi o przeliczniki masowe, bo byłem wtedy dość lekki, ważyłem z 80 kg maksymalnie. Później jakoś to wyciskanie troszkę się popsuło z wielu powodów, no ale to myślę jest początek. Co, następnie była już Kobra, nie? Jeszcze nim była Kobra, to wpadła mi w ręce książka, ona nie jest typowo trójbojowa, bardziej o sportach siłowych. Dziś bym powiedział, że jest popularno-naukowa, jeśli chodzi o sporty siłowe, ale była to książka więcej niż Powerbuilding Pawła Cacolina. No, i po przeczytaniu tej książki zrozumiałem, że trening powinien być jednak bardziej ukierunkowany. Czyli ta książka była pewnego rodzaju przełomem w mojej karierze sportowej, tak to nazwijmy. Generalnie to mógłbyś już sobie od razu zbić pionę z naszym poprzednim gościem, czyli z Sebastianem Gęsiorem. Też sobie uważam za jeden z autorytetów, jeśli chodzi o programowanie w ogóle treningowe, gdzie on też zaczynał od Pawła Cacolina, tylko że z tej drugiej strony, z tej strony kulek, i Sebastian po prostu się popsuł i w ketlach szukał ratunku, nie? A my chcieliśmy być po prostu silni, bo ja... Znaczy, w mojej historii to było po prostu tak, że ja byłem strasznie mały. Ja byłem mega mały jako dzieciak, bo miałem 1,70 m, ważyłem 56 kg. Teraz też mam 1,70 m, ważę 120 kg. I zawsze mi to przeszkadzało, więc poszedłem do siłowni i po czym po roku okazało się, że dźwiganie złomu bardziej mi jara niż lustro i te sprawy związane z tym. Ja szczerze przyznając miałem epizod, tak? Była to powiedzmy późna podstawówka, czyli te 12-13 lat, gdzie właśnie starało się budować jak największą masę mięśniową, pompa. No i z idolami z tego okresu czasu, może trochę późniejszego, ale tak mi się kojarzy, to był właśnie Ronnie Coleman, który no, był wielokrotnym mistrzem Mister Olympia. No tak. No i o dziwo bardzo jeszcze mi się podobała sylwetka Doriana Yatesa, czyli raczej duzi faceci, nawet jeśli nie byli proporcjonalni. No Dorian jest ekstremalny, nie ma co kryć. Jednak po tych 2 latach próby budowania mięśni, no stwierdziłem, że to nie jest to, co mi się podoba. Więc znów wróciłem, jakby jeśli chodzi o samo przygotowanie siłowe, do tych treningów raczej budujących siłę maksymalną. Bo to, co trzeba wspomnieć, że też kilka lat pchałem kulo. No i też się kręciłem długo na poziomie 1/8 w Polsce, jeśli chodzi o kategorie wiekowe junior, junior młodszy, młodzik. No za młodzieżowca już wyleciałem z tej 8, ale też wtedy praktycznie startowałem 2 razy bez żadnych treningów, tak jak aktualnie startuję na Akademickich Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce, co w tym roku pewnie nie wystartuję, ale... No proszę, nie wiedziałem, że jeszcze zaliczasz takie starty, w ogóle mi to umknęło. No proszę. Nie chwalę się tym. Okej. I następnie była Kobra i też, bo wtedy jeszcze trójbój był tylko sprzętowy. Tak. I też w sprzęcie. I w sprzęcie chyba już przyszły pierwsze sukcesy, prawda? Pierwsze sukcesy... Jak ja zaczynałem, to też wchodził klasyk. Więc nie jestem pewien, czy moim pierwszym sukcesem nie było już jakieś miejsce w juniorach na Mistrzostwach Polski. Tych pierwszych klasycznych? Tak, 2011. Gdzie zająłem drugie miejsce zaraz za Szczepanem Zimmermanem właśnie. Przegrywając albo masą ciała, albo 2,5 kg. Teraz nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że to były jedne z pierwszych mistrzostw Polski. Drugą kwestią są właśnie mistrzostwa sprzętowe, gdzie faktycznie miałem sporą przebitkę w porównaniu do klasyka. Bo to był pierwszy start po miesiącu dwóch sprzętu i to faktycznie z 40-50 kg siadałem więcej. Wiadomo, swoje ważyłem, jak na... pomimo młodego wieku, więc wystartowałem też, zakwalifikowałem się na Mistrzostwa Europy, gdzie startowałem w 120 z rekordowo niską wagą w danej kategorii, czyli 105 i 80 gramów, więc minimalnie ponad limit. Później nawet jak w tamtym roku na Mistrzostwach Polski startowałem i też dopijałem do plusa, to i tak ważyłem o te 170 gram więcej niż na tamtych zawodach, jeśli chodzi o limit.
A, i kończąc wypowiedź, bo spytałeś się o sukcesy, no to na tych pierwszych sprzętowych z mistrzostwach Europy, kurczę, nie chcę skłamać, ale chyba zająłem 4. miejsce, tuż za podium. I właśnie nie pamiętam, czy to było w Trójboju, czy w którymś konkretnym boju. A powiedz nam po prostu, jakimi wynikami w gruncie rzeczy, jakie masz najlepsze lifty, tak overall, niezależnie od czasu, i sprzęcie, i row. Więc zacznę od wyników row, ponieważ je lepiej pamiętam. W przysiadzie jest to 305 kg i to właśnie przysiadłem na ostatnich mistrzostwach Polski. W wyciskaniu moją życiówką, jeśli dobrze pamiętam, to są 202,5 kg. I szczerze nie pamiętam, na których zawodach wycisnąłem. No i w martwym ciągu moim rekordem, który został zaliczony, chociaż był lekko zwózkowany, był to wynik na akademickich mistrzostwach Wielkopolski, czyli lokalnych zawodach. Jednak miałem bardzo dobrą predyspozycję i wciągnąłem 325 kg. Czyli pierwsze 6 krążków na stronę, na sztandze. To zawsze jest fajne uczucie, jak się przełamuje. 6 pomidorów to jest to, nie? Czyli tak, najlepsze lifty 820 i to jeszcze w neoprenach. To jest bardzo dobry wynik generalnie. No, dokładnie 832. Tak, przepraszam. 815 to jest moja oficjalna życiówka w Trójboju, też właśnie z ostatnich mistrzostw Polski. Najlepszy wynik jakby w stosunku do masy to jest z Pucharu Polski sprzed 2 lat. To nie wiem, czy pamiętasz, po tym treningu to było jakoś miesiąc, dwa, co razem byliśmy w Ostrowie. A tak, pamiętnych tak, przysiadach. Powiem ci, że chłopaki, bo też pytałem ich, jakie pytanie by ci zadali. Spytali mnie, Szymon przede wszystkim mnie spytał, czy pamiętasz ten przemiętny przysiad na 300 kg, który do dzisiaj zostawił wgniecenie w stojakach. Pamiętam przysiad. Pamiętam, że no, nie był to najbezpieczniejszy. I skutkiem tego była kontuzja, z którą praktycznie w 100%. A tak, pamiętam. Nadal się nie wykurowałem. Jakieś przepięcia związane ze skręceniem kolana. Jednak no, nie przeszkadza mi to, żeby nadal dźwigać, więc może to po prostu placebo, bo później zostaje jednak ten strach, o którym często się mówi, jak już nawet człowiek się zaleczy, tak, jest taki to nadal gdzieś zostaje w głowie, że trzeba uważać. Tak, tak. Co chyba nie jest taką złą rzeczą, o ile cię nie limituje w progresie tak naprawdę, nie? Dobra. Powiedz mi teraz, ponieważ jesteś długowiecznym zawodnikiem, w sensie jesteś w tym sporcie długo i cały czas się rozwijasz i rozwijasz też zawodników, których prowadzisz wspólnie z Pawłem, bo Pawle też oczywiście trzeba wspomnieć. Powiedzcie w waszym imieniu, jakie plany, jakie podejścia najbardziej wam jakby przypadły do gustu, na kim się wzorowaliście, jeśli chodzi o programowanie oraz w gruncie rzeczy, jakich macie idoli, jeśli chodzi o sporty siłowe. Bądź masz. To najpierw powiem o swoim podejściu. Jak najbardziej. Ponieważ łatwiej mi się będzie wypowiedzieć o swoim podejściu niż o podejściu Pawła. Więc ja głównie się specjalizuję w rozpisywaniu treningów dla zawodników początkujących. Mhm. No i wówczas wzorujemy się na treningu Starting Strength. Jest to trening, który wypromował Mark Ripito. No i delikatnie go modyfikujemy, tak? Czyli w przypadku początkujących zawodników nie kombinujemy. Po prostu dajemy im prostą progresję liniową, podstawowe wzorce ruchowe, ewentualnie wprowadzamy zmianę tempa, jak to trochę ze szkoły RTS-u, tak? Czyli jednak w zależności od trenera i od poziomu zaawansowania zawodnika trochę zmieniamy nurt. No i tak długo kontynuujemy trening początkującego zawodnika, póki są efekty, tak? Zgodnie z myślą, teraz nie pamiętam, kto to powiedział, też chyba Mark Ripito, że chcemy być jak najdłużej zawodnikiem początkującym, ponieważ wtedy działają najprostsze metody. Tak, to jest super powiedziane. No. Ale czy
powiedziałem dobrą osobę, czy też nie pamiętasz? Wydaje mi się, że to powiedział Mark Ripetto, ale ja czytałem Starting Sand bardzo dawno. Natomiast no, jest to najfajniejsze, ponieważ nie musisz kombinować z umiejętnością, nie musisz kombinować z adaptacją i tak dalej, tym wszystkim, co mówi Zacerski i tak dalej. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, co pozwala faktycznie tą prototę zachować. Jeśli przestają na ciebie działać rzeczy proste, no, zaczynasz kombinować. Dokładnie. No i później, jeśli chodzi o treningi zawodników średnio zaawansowanych, no to jakby podejście nas jako trenerów sekcji trochę się rozjeżdżają, ponieważ Paweł już w tym momencie wchodzi w szkoły LTS-u, o czym ewentualnie możemy porozmawiać chwilę później. Jestem. Ja znów wchodzę w kontynuację Starting Strength, czyli w Texas Method. I znów wiadomo, że to nie jest takie klasyczne ćwiczenia asystujące głównym bojom są zmienione, czyli w ten dzień regeneracji coś tam kombinujemy. Jednak główna idea jest podobna, żeby był ten moment, dzień maksymalnej intensywności, dzień dużej objętości, która jednak wytrąca cały układ z równowagi, no i dzień regeneracyjny. No i to też nie ma dużej filozofii. To, co jest może ciekawostką, że jakby te początkowe treningi rozpisuje zawodnikom co do kilograma, co do 2,5 kilograma każdego przeskoku w każdej serii. I myślę, że to jest typowe dla moich rozpisek, że te treningi po prostu są no, rozpisane ćwiczenie po ćwiczeniu, seria po serii. Praktycznie wszędzie jest ta progresja liniowa, nie tylko z treningu na trening, z tygodnia na tydzień, ale także w samej rozgrzewce. No proszę, czyli takie podejście trochę radzieckie. Gdzie tak, to... Od to 50% czy niżej też rozpisujesz? Ja rozpisuję od pustego gryfa. Wow. Gryfu, przepraszam. Jak komuś wypadnie poniżej 20 kg, pierwsza seria, no bo tak się zdarza, tak? Jednak no jak ktoś wyciska 30 kg, no to od pustego gryfu 20 nie może zacząć. Słabo, tak. No to wtedy obliczamy no, od tych małych sztang, czyli około 11 kg i też wszystkie skoki. W ten sposób staram się nauczyć zawodników, jak dobierać rozgrzewkę. Czasami to działa, że w momencie, gdy przestaję rozpisywać te rozgrzewki, czyli w momencie, jak Texas Method przestaje działać, no bo taki moment też zazwyczaj przychodzi. Jasne. No i wtedy już rezygnuję z tych rozpisywania treningów jakby łącznie z rozgrzewką i się skupiam na głównych seriach. I w momencie, jak już właśnie przechodzimy do tych zawodników średnio zaawansowanych, łamane zaawansowanych, no to znów uśmiecham się w stronę LTS-u. Czyli staram się rozpisywać główne serie zgodnie z odczuwanym, i teraz nie pamiętam słowa, odczuwanym... Fatygą? Właśnie nie fatygą, to jest inaczej się tłumaczy, że fatyga to... Rate of perceived exertion? Tak, czyli... wycieńczenia. Coś takiego. Coś takiego, czyli z odczuwalnego zmęczenia w danym dniu. No i główne takie założenie, jakie stosuję, że pierwsza seria, ta główna, no to mniej więcej wykonujemy ją na pełnym wypoczynku, nawet jeśli poprzedzamy ją rozgrzewką, więc to jest ten odnośnik, który, za pomocą którego kontrolujemy progresję zawodników. Czyli na podstawie tej pierwszej ciężkiej serii obliczamy przewidywany ciężar maksymalny. Rozumiem. W danym boju. Czyli kierując się RPE, stworzyłeś przelicznik tak naprawdę, który pozwala ci kontrolować, czy jest progres, czy też regres. Czyli jest to trochę zaczerpnięte z Emerging Strategies, tylko w trochę inny sposób, bo oni po prostu się kierują tylko i wyłącznie RPE. Ja bym bardziej powiedział, że to są metody LTS-u, które były stosowane na początku. Czyli jeszcze nim powstały Emerging Strategies. Rozumiem. Takie proste sposoby na sprawdzenie, czy zawodnik progresuje. No bo wiadomo, że nawet jeśli dobierzemy lepsze liczniki, to jest ciekawe, no to w momencie, gdy zawodnik progresuje z tygodnia na tydzień, no to i tak ten wynik będzie rosnąć. Rozumiem. Że póki nie ma wyraźnego spadku, nawet przy standardowych współczynnikach niezbyt spersonalizowanych,
no to wówczas możemy uznać, że jest progres, ewentualnie stagnacja, tak? Rozumiem. A czy kierowałeś się jakimiś innymi jeszcze metodami, jeśli chodzi o autoregulację? No bo w gruncie rzeczy skierujemy się do tego, że autoregulacja, w ogóle regulacja fatygi zawodnika to jest, no jakby to jest droga ku faktycznemu wynikowi, prawda? I widać to po wynikach RTS-u i też póki czat działał, chociaż wrócił ostatnio z tego co widziałem, jak czat działał też mocniej z JTSS-em, no to to były jakby dwa królestwa, jeśli chodzi o USAPL. Nie ma co kryć, nie? I też jeśli chodzi o w ogóle światowy trójbój, no to RTS zrzesza najlepszych zawodników, nie? Znaczy się, wśród zawodników stosujemy trzy metody autoregulacji. Jest to, tak jak wcześniej wspomniałem, LP, wiadomo, AMRAP-y, czyli na danym ciężarze wykonanie maksymalnej liczby powtórzeń, i AMSAP-y, czyli wykonanie jak największej liczby serii z krótkimi przerwami w danym ćwiczeniu, czyli takie typowe narzędzie budujące objętość. Eksperymentowałem także, ale to na sobie ze względu na ciężkość wykonania pomiarów, na autoregulacji za pomocą prędkości. I to też wtedy trening był skuteczny, jednak robota, żeby to wszystko policzyć, sprawdzić, wymagało dużo pracy. No tak, bo nie miałeś żadnego urządzenia pomiarowego. Raczej kierowałeś się na przykład barsensem, prawda? Wtedy, jak to robiłem, jeszcze nie byłem tak zelektronizowany? Zelektronizowany, tak. I nie używałem aż tak mocno telefonu. Po prostu napisałem program w Pythonie. W bibliotece OpenCV, gdzie po prostu są różne... To jest biblioteka do przetwarzania wideo. Teraz poszła w kierunku bardziej biblioteki do... sztucznej inteligencji, ale nie pamiętam, czy... machine learning, coś w te klimaty. Ale na początku to była właśnie typowo biblioteka do analizy wideo. No i sobie ściągnąłem. I to mi poszło. Tak, i poszło jakoś. Tak, było to w miarę precyzyjne, działało. Tylko, no tak jak mówię, było to trochę przerost formy nad treścią, żeby zastosować do większej grupy osób. No generalnie myślę, że kontrolowanie prędkości większej grupy osób jest dosyć ciężkie. Ja bym cię pociągnął za język w tym temacie, bo jestem tym szalenie zainteresowany. Wiem, dlatego poruszyłem ten temat. Generalnie jak na przykład, bo na pewno nie opierałeś swojego treningu tego na jedynkach, bo ja sobie wyobrażam, że kontrolowanie jedynek jest dosyć łatwe. Dochodzisz do zadanej prędkości, okej. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o wykonywanie serii? Wykonywałeś powtórzenia aż do spadku procentowego prędkości? Nie. Wtedy miałem dwie jednostki. Ten trening głównie wykonywałem w siadach. I był to oparty trening na Texas Method, czyli miałem dzień, w którym robiłem singla. Był to piątek. I w poniedziałki robiłem objętość. I objętość była obliczana na podstawie myślę, że osobny podcast o różnych moich metodach, które używałem do obliczeń, można by zrobić. Jednak idea była taka, że im jak masz na przykład jedną ciężką serię i dużo małych, no to te małe generują znacznie mniejsze zmęczenie niż ta duża. Oczywiście. Więc no tak. Jakby liczymy sobie, jak zakładamy, że robimy jedną ciężką serię, jedną serię rozgrzewkową i jedną, dwie takie deloady. Jednak te deloady były bardzo lekkie, że to nie były te takie klasyczne deloady, powiedzmy, że robisz sobie szóstkę LP9, z tego zrzucasz z 15-20% i powtarzasz kilka szóstek, tylko to było coś raczej w kierunku, wykonujesz serię od 1 do 3 powtórzeń, to była ta twoja wstępna rozgrzewkowa, później wykonujesz serię typowe, można powiedzieć, cardio. W moim przypadku to było od 7 do 11 i oczywiście schodziłem z tym w dół, tak? I po tym robiłem serię trójki, czwórki, tak? Czyli to był znaczny skok tej
intensywności przez rep dropa, czyli obcięcie znacznej liczby powtórzeń. A ciężar na tą jedenastkę obliczałem z, myślę, najprostszych tablic, jakie powstały. I one były już chyba znane właśnie na przełomie lat 2000. Nie wiem, czy to właśnie nie z Westside Barbell. Louis Simmons kiedyś wrzucił do internetu takie tablice, przeliczniki na 1 RM na podstawie AMRAP-a. Chyba całkiem możliwe, że on tak to zrobił. Tak, wydaje mi się, że to właśnie widziałem gdzieś w... gdzieś razem z tym planem, o którym wcześniej wspominałem. Mhm. Więc nie jestem pewien, skąd było pochodzenie tych tabel. Jednak to był jakby motor, na podstawie którego przeliczałem tą najcięższą serię. Mhm. Wiadomo, kiedy to bardziej skomplikowałem, bo to ogólnie jest niestety moja negatywna cecha, jeśli chodzi o rozpisywanie treningów, że lubię przekombinować. I dopiero jak mocno przekombinuję, to po jakimś czasie wychodzi ta esencja tej metody. Albo się okazuje, że metoda jest zbyt skomplikowana, jednak to, tak jak mówię, zazwyczaj jest kwestia, że inaczej się rozpisuje trening dla jednej osoby, inaczej się rozpisuje treningi dla 5-10, a inaczej w momencie, gdy no, docelowo chcemy mieć jak największą grupę zawodników, o ile pozwolą nam na to warunki treningowe. No więc z założenia no, optymalnie jest 20-30 zawodników i więcej. Więc gdy chcemy prowadzić dużo osób, to musimy znaleźć ten balans pomiędzy jakością i efektywnością. Jak najbardziej. No to też to polega trochę na dobraniu pewnych szablonów treningowych tak naprawdę, bo nie możesz wszystkiego zindywidualizować. I wiem to jakby z naszego przypadku, gdzie mamy... Ale też chyba nawet nie ma sensu wszystkiego indywidualizować, szczególnie na początku, to już wcześniej wspomniałem. To prawda. No można, w sumie to są bardzo dobre słowa, które lata temu powiedział Viking. Generalnie jak jesteś na początku, jesteś po prostu słaby, nie potrafisz się napiąć i to w gruncie rzeczy sprawdza się u większości z nas. Przychodzą ludzie, którzy są nowi, no to po prostu wzorzec napinania leży, praca z tobą leży i tak dalej, i tak dalej. I cokolwiek im nie dasz, oni będą na tym progresować. Dopiero faktycznie bycie na twoim poziomie na przykład, czy Piotrka Sadowskiego zmusza nas do jakiejś pracy. Choć to też jest bardzo ciekawe, bo można powiedzieć, Ed Conan w sumie robił jeden trening przez 15 lat, ale w sumie znał na tyle swoje ciało, że potrafił się dostosować. Chyba najgorzej wygląda tak, masz bardzo zaawansowanego zawodnika, i ty go musisz prowadzić tak, żeby on, wiesz, to jest znajomość od podszewki, nie? Ja bym pociągnął jeszcze, bo właśnie cała ta analityczna otoczka, generalnie ja zawsze jako drużyna, jako UAM, przedstawiacie mi się jako bardzo analityczna drużyna, zawsze latacie z tabletami na ampach i jesteście, raz, że macie wszystkie rozpiski pod ręką, dwa, jesteście w stanie obliczyć, o ile punktów jesteście w stanie wygrać. Co was w sumie nigdy nie zawiodło, bo chyba od kilku lat jesteście na podium, prawda? W jednej z rywalizacji kobiet lub mężczyzn zgadza się. Odkąd przeliśmy sekcję, ja razem z Pawłem Gruszeckim, zawsze drużyna UAM-u, albo kobiet, albo mężczyzn, kończy rywalizację na podium. Jednak odnośnie niezawodności naszych Exceli, to niestety okazuje się, że najbardziej zawodni są ludzie. I ostatnio przegraliśmy właśnie jedno miejsce przez to, że ktoś stwierdził, że ostatnia cyfra w mojej wadze nie ma znaczenia. Auć. Po przecinku. Przez co po prostu poszedłem punkty. Tak. Yeah. Mniej niż powinienem, żeby skoczyć o to jedno oczko wyżej. To też jest niesamowite, bo w gruncie rzeczy trójbój siłowy jest kojarzony z dyscypliną, która jest siłowa, w której biorą udział półgłówki. Nie? No taka jest prawda. Tak? Jesteśmy jednak, sporty siłowe nie są dla ludzi, przynajmniej ludziom stereotypowo nie kojarzą się z ludźmi inteligentnymi. Możemy tak niestety założyć i taka w sumie obawiam się, że my też w oczach większości ludzi nie wyglądamy na inteligentnych, właśnie, nawet tylko, gdy się odezwiemy.
Generalnie patrząc na to, co teraz mówisz, słuchając tego, co mówisz, no to w ogóle zrywamy z tym stereotypem. Staramy to jest się, tak. To jest generalnie wielka, misterna konstrukcja, nie? Raz, że zajmujesz się wzorcami ruchowymi ludzi, a dwa, jaką macie kontrolę nad przebiegiem zawodów, żeby wygrać w Open, czy w ogóle uciekło mi słowo. W klasyfikacji generalnej? W klasyfikacji generalnej, tak, właśnie. Dziękuję. No, to jest coś bardzo godnego podziwu, nie? Czy tworzycie jeszcze jakieś takie rzeczy, które pozwalają uskuteczniać jakieś właśnie kontrole pewnych parametrów i tak dalej? Tworzymy. Tworzyć. No i znów. Mhm. Najpierw opowiem o mojej kontroli, bo chodzi ci o parametry treningowe. Tak, nie możemy do tego przejść później, ale generalnie też to, że jesteście w stanie kontrolować Wilksem, bo jako chyba jedyni pokusiliście się o stworzenie takiego narzędzia. To znaczy, że my nawet mieliśmy narzędzie, w którym można kontrolować za pomocą IP formuły, mhm. ponieważ mało osób zauważyło, z tego co wiem, to oprócz mnie prawie nikt, że IP formuła to jest po prostu funkcja liniowa, tak jakby Wilks, z tym, że nie mnożyło się po prostu wyniku razy współczynnik, tylko było jeszcze coś takiego jak współczynnik, wynik przyzwoitości. Czyli jak osiągnąłeś wynik przyzwoitości, miałeś 500 punktów. A później, jak przekroczyłeś ten wynik, no to wystarczyło odjąć twój wynik od wyniku przyzwoitości i pomnożyć przez pewien współczynnik. I to też nam umożliwiało kontrolowanie zawodów za pomocą IP formuły, jednak nie będziemy mieli nawet okazji wykorzystać tego, ponieważ znieśli IP formułę, zanim były jakiekolwiek zawody, ponieważ ampy, mimo wszystko, że powinny być w IP formule, no to większość trenerów, działaczy AZS-owych postawiło weto na Wilks. Tak, i tak, zawody odbyły się w przeliczniku starym, czyli według formuły Wilksa. Mhm. Tak, tak było, tak pamiętam. No i jeśli chodzi o właśnie kontrolę parametrów treningowych. Więc tym razem zacznę od Pawła. Jasne. Bo Paweł jest po prostu fanem RTS-u i bardzo lubi stres index, ale nie tylko ten klasyczny, bo ten klasyczny stres index także używam ze względu na to, że jest prosty i faktycznie można za pomocą jego mierzyć fatygę. Paweł też używa tych nowych stres indeksów, których nazw nie pamiętam, bo tak jak mówię, to nie jestem tą osobą, która jest bardzo dużym fanem RTS-u, ja po prostu lubię RTS. I po prostu Mike Tuscherer teraz stworzył nowe stres indeksy. Jeden stres indeks mierzy, jak intensywny jest trening, a drugi stres indeks mierzy, jak duża objętość jest treningu. No i w skrócie, jak zrobiłem testy, no to trening rozpisany zgodnie ze stres indeksami pokrył się, jeśli chodzi o podziały procentowe rozłożenia intensywności z szkołami radzieckimi, o których mówiłeś na szkoleniu. I to mnie w sumie troszkę zaciekawiło, muszę przyznać. Bo w sumie... Że bierzesz zupełnie inną metodę, stosujesz się według niej, wydaje się, że zupełnie nie są ze sobą związane, a ostatecznie i tak otrzymujesz trening, który spełnia warunki na bycie dobrym treningiem innej szkoły. Szkoły, która praktycznie jest już od 60 lat? Czy 50? No tak, 50 coś, przynajmniej. Coś takiego. To może jeszcze wyjaśnimy w ogóle, czym jest stres indeks. Stres indeks jest zależnym takim przelicznikiem, zależnym od poziomu fatygi, czyli w gruncie rzeczy od poziomu RPE, prawda? I im wyższe RPI osiągamy, tym wyższy jest stres indeks, który jest również mnożony, o ile dobrze pamiętam, bo ja się w tym specjalnie nie orientuję. Ten tradycyjny jest mnożony, ten nowy, jeśli dobrze kojarzę, to już jest bardziej jakaś funkcja od właśnie RPI. I to sprawia, że możemy kontrolować za pomocą tych indeksów zarówno objętość, jak i intensywność. Ale... No niestety więcej o tym nie powiem, bo nie zagłębiałem się jeszcze z tą... Może przyciśniemy kiedyś Pawła jeszcze, żeby przyszedł i zrobił nam pogadankę.
Żeby nam wytłumaczył, jak to. Dobrze, a jeśli chodzi, Łukasz, o ciebie, jak ty to widzisz? Czyli nie tylko stres indeks, ale również z tego, co pamiętam, klasyczna tabela prilapina, prawda? Ja jestem fanem kontrolowania jak największej ilości parametrów. Control flip. Tak. Że ten ma władzę, co kontroluje. Aha. No i oprócz tabeli prilapina? Prilapina. To będzie trudne słowo. Zawsze mam problem z wymówieniem, bo są też różne notacje w internecie tego nazwiska, tak. Nie spotkałem. Ja wiesz co, może to jest... jestem trochę ignoranty chyba, po prostu prilapin chart, pozdro. Możliwe. Ale wracając, dużo osób się zgodzi, że tabele prilapina są dobrym punktem wyjścia. Tak. Ja oprócz tego lubię kontrolować takie rzeczy jak maksymalna intensywność. No i tą maksymalną intensywność już obliczam na kilka sposobów. Jeden ze sposobów to jest po prostu największy ciężar. Oczywiście. Bo czasami jest tak, że używamy nawet ciężarów większych niż nasz rekord w boju na zawodach. No i to też musi być uwzględnione. Druga kwestia jest taka, że no, jak mamy jakieś mezocykle, które są nastawione na rozwój mięśni czy cech motorycznych, no to czasem nawet używamy ćwiczeń, które nie zbliżają się do tych ciężarów maksymalnych, no ale intensywność nadal jest wysoka, bo stosujemy wysoki procent maksymalny. No i ten wysoki procent maksymalny, czyli procent z ciężaru maksymalnego, jak jesteśmy w stanie wykonać w danym ćwiczeniu, no to jest kolejny parametr związany z intensywnością. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, LPI także mierzy intensywność. No tak, oczywiście. Pośrednio mierzy też fatygę, tak? Jak sobie dodamy dużo tych serii, no to otrzymujemy, w jaki sposób się zmęczyliśmy. To myślę, że jeśli chodzi o intensywność, to są główne metody, które stosuję. Jeszcze postaram się chwileczkę pomyśleć, czy coś jest. Oczywiście. Ale nie przychodzi mi nic do głowy, więc przejdźmy może do objętości, tak? Jasne. Ponieważ to jest kolejny jakby globalny parametr treningów, który chcemy mierzyć. No i standardowo, zgodnie z szkołą radziecką, której jesteś fanem, używam number liftów. Mhm. Oprócz tego oczywiście standardowo tonaż w kilogramach, tonaż w procentach ciężaru maksymalnego. Bo te wszystkie trzy wyniki, one są zbliżone, ale jednak trochę się rozjeżdżają w zależności od znów ćwiczeń, tak? Jasne. Że jakby nieważne na jakim procencie wykona się powtórzenie, no to jest to jedno powtórzenie. A z kolei jak patrzymy sobie na ciężar, no to powtórzenie na 50% jest jednak dwa razy mniejsze niż powtórzenie na 100%. No oczywiście. No i oprócz tego wspomnianej tabeli Prilipensa, Prilapina używam. Staram się także używać maksymalnej objętości, z której jesteśmy w stanie się zregenerować, która jest stworzona przez Chada Wesley Smitha z Juggernautu. No i ostatnio też staram się na podstawie tych dwóch metod, czyli metody Chada Wesleya Smitha i tabeli Prilapina, utworzyć tabelę, która jest spersonalizowanym Prilapinem, właśnie na podstawie tego, jaką objętość powinniśmy wykonywać, czyli liczbę serii, zgodnie z szkołą Juggernautu. Mhm. I to jest, myślę, najbardziej skomplikowany sposób, który wydaje mi się w tym momencie skuteczny do mierzenia objętości. Że znacznie lepiej dobieram w ten sposób objętość dla zawodników, którzy są poza tym środkiem. Bo wiadomo, że jak sobie nawet spojrzymy na zawodników, czy to zaawansowanych siłą,
czy zaawansowanym doświadczeniem. Większość z nich tak naprawdę, jak się zastanowisz, są zawodnikami o przeciętnych możliwościach regeneracyjnych, jeśli chodzi o objętość. Tak, bo często jest tak, że osoba, która ma duże doświadczenie i duży total, albo jest osobą lekką, przez to tak długo zostaje w grze, albo z drugiej strony, jak ktoś jest dużym facetem, no to jest w kwiecie wieku. Że bardzo rzadko mamy do czynienia z zawodnikami, którzy są takimi typowymi skrajnościami, czyli osoba po 50, z dużą masą ciała, zaawansowani, jeśli chodzi o liczbę lat w treningu. No i co jeszcze by tak, i na przykład mający 2 metry. No tak, no tak, jasne. No generalnie, o ile każdy się zgodzi, że jakby kontrolowanie intensywności jest, nie jest tak skomplikowane, tak faktycznie kontrolowanie objętości może nastręczać dużo trudności i z tym też się spotkałem przy metodzie radzieckiej. I również bardzo chętnie w sumie sięgnąłem po tą metodę Chada Wesleya-Smitha, którą zrobili w Juggernaucie, tylko to przerobiłem na lifty. Ale absolutnie się zgadzam, że pozwala to naprowadzić na to, jak prowadzić zawodnika na początku. No bo są to jednak stracone tygodnie, kiedy dostajesz, kiedy prowadzisz, jak w moim przypadku, dokładnie, kiedy ja na przykład prowadziłem same kobiety i nagle dostałem chłopaków z Poznania po 120 kilo i zacząłem ich różnica. Trenować i chłopaki 3 tygodnie i dętki, nie? Za dużo. Tak, zdecydowanie za dużo. Ja z kolei przeliczam to za pomocą metody z Juggernautu na krotność objętości, jaką się powinno wykonać według tabeli Pilepina. Mhm. Czyli wiadomo, że w przypadku na przykład mnie, gdzie mimo wszystko jeszcze jestem dość młodym zawodnikiem, raczej mam dobrą regenerację, no to wychodzi mi, że na przykład 95% tabeli Pilepina jest dla mnie odpowiednią objętością. Dla porównania, w przypadku lżejszych zawodników sekcji te wyniki sięgają nawet około dwukrotności. I to faktycznie, jak sobie spojrzymy, jakie treningi są efektywne dla tych zawodników, faktycznie dwukrotnie większa objętość niż moja na nich działa lepiej. No tak. Do największej objętości w ławce to myślę, że możemy też operować na liftach. Ja doszedłem do 110 liftów tygodniowo i to była największa ever objętość w ławce, jaką osiągnąłem. No ale to była młoda zawodniczka, bardzo silna, więc sobie dała z tym radę. Generalnie to jest zazwyczaj 50, a w ciągach nawet 20 i mniej. To bardzo jest zależne, nie? Powiedz jeszcze odnośnie narzędzia. Jeszcze jeden parametr nam został. Fatyga. Fatyga, oczywiście. To zanim się wetnę w słowo, oczywiście o fatydze. No i tak jak wcześniej wspomniałem, zmęczenie mierzę za pomocą stres indeksu, czyli sumujemy wartości, które odpowiadają odpowiednim RP, tym stres indeksom jeszcze z początku RTS-u, tak to nazwijmy. No i drugi sposób to ze szkoły radzieckiej. Dużo osób może nie uznawać tego jako pomiar zmęczenia, ale jest to wykres częstotliwości, z jaką ćwiczymy na danych zakresach procentu maksymalnego, tak? No bo ponieważ jeśli mamy tydzień, w którym nie wchodzimy powyżej 80%, no to wtedy się regenerujemy. Z drugiej strony, w momencie, gdy mamy globalną sytuację, no musimy wejść na ciężary bliskie submaksymalnym, no bo jeśli nie wejdziemy, no to będzie zbyt mały bodziec, żeby się rozwijać w kierunku tej siły na jedno powtórzenie. I to już chyba wszystko, co miałem do powiedzenia o parametrach. Teraz ja tobie nie wchodzę w zdanie. Okej, ja cię miałem zapytać, o co ja cię miałem zapytać, Chryste? Tak, wiem, o co miałem cię zapytać. Miałem cię zapytać, czy te parametry, które kontrolujesz, stosujesz tylko do głównych bojów, do ćwiczeń wielostawowych, czy możesz je wdrożyć do każdego z, powiedzmy, również akcesoriów, czy raczej chodzi o wielostawy? Bo to też jest dosyć problematyczny temat, jak na przykład programować
właśnie akcesoria i to takie akcesoria typu Bulgarian Split Squad. Na przykład ja tego nie rozwiązałem, ja to traktuję tylko według tej tabeli doktora Mike'a Izratela odnośnie hipertrofii tak naprawdę, gdzie mamy ilość serii na daną partię i mimo, że Bulgarian Split Squad jest ćwiczeniem globalnym dosyć, no to ja je uznaję jako głównie. I może być ćwiczeniem ciężkim. Może być, choć wiesz, jak ciężko by było tak naprawdę przeliczyć to, jeśli chodzi o procent ciężaru maksymalnego, więc jeśli chodzi o metody radzieckie, umieszczenie tego gdziekolwiek w rozpisce. To znaczy się, można by to przeliczyć, ale test maksymalnego w wyniku w ćwiczeniu unilateralnym. Właśnie. Stosunek zysku do ryzyka byłby zbyt mały. Więc myślę, że to jest główny powód niż same przekalkulowanie. Dobrze. I teraz odpowiadając na, wcinając ci się, zapomniałem pytanie. Czy akcesoria również możesz wykorzystać do rzędzie, czy też chodzi raczej o wielostawy? Jakie wielostawy uznajesz, które są? Jeśli chodzi o narzędzie, którego używam, no to mogę kontrolować zarówno bardziej izolowane ruchy, jednak zazwyczaj tego nie robię, chyba że jest to okres hipertrofii. No bo wtedy wiadomo, że ćwiczenia izolowane mają większe znaczenie i można wręcz powiedzieć, że w tym okresie, w tych mezocyklach, to są nasze główne ćwiczenia. Więc wówczas, o ile jesteśmy w stanie obliczyć, jaka jest intensywność, no to ja staram się obliczać. Głównie kontroluję główne ćwiczenia i asysty. Czyli według wzorca, poza etapem objętości, zawsze mogę sobie kontrolować te izolowane, jeśli chodzi o stres indeks. Bo wówczas wystarczy, że ograniczę się do 3 pierwszych ćwiczeń i wszystkie parametry obliczam sobie dla tych 3 ćwiczeń, oprócz stres indeksu. Stres indeks zawsze obliczam dla wszystkiego, co wpisuję do arkusza. I wtedy na przykład jak mam 5 luk na ćwiczenia, wrzucę sobie 3 ćwiczenia główne na przysiad i 2 izolowane, no to jeśli chodzi o intensywność, objętość i tak dalej, wszelkie sprawy, patrzę tylko na te 3 główne. No ale jeśli chodzi o fatygę, no to jednak męczymy się tymi małymi ćwiczeniami też. Oczywiście. Więc w przypadku fatygi liczę też stres indeks dla pozostałych ćwiczeń, czyli te poza ćwiczeniami, które chcę kontrolować. No i to jest jeden parametr, po prostu wpisuję liczbę siadów. Więc myślę, że jest to skuteczne rozwiązanie. Myślę, że jesteś troszkę o krok dalej niż radzieccy naukowcy w latach 70. Nice. Albo krok w bok, to się okaże. Nie, brzmi to bardzo zachęcająco. Czy jeszcze odnośnie kontroli częstotliwości, jak to wygląda? Bo no to też jest dosyć zależne. Czy to jest po prostu, oprócz używania narzędzia, czy planujesz po prostu bloki, które będą bardziej... Jeśli chodzi o samą kontrolę częstotliwości, starałem się to kontrolować stricte taki, nazwijmy to, analityczny sposób. Jednak jest to dość trudne, ponieważ wymaga wiele szczerości i od zawodnika, i od trenera. Ponieważ między innymi trzeba sobie zadać, czy wykonanie pewnego boju jest dla nas bezpieczne, tak? No i wiadomo, że gdy coś jest niebezpieczne, no to tego nie powinniśmy robić. Jeśli jesteśmy mówię teraz tylko o bloku siłowym, w momencie, gdy chcemy skończyć blok, tak? No bo zupełnie inaczej wygląda trening w momencie, jak mamy ujazd i możemy po prostu przerwać trening siłowy, żeby skupić się na ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Tak, a inaczej wygląda trening, gdy zawodnik jest zdecydowany, że jest to jego główny cel w roku, w makrocyklu, no i nie chce odpuścić. No wiadomo, że wtedy staram się z takim zawodnikiem porozmawiać. No jednak jeśli chodzi o rozwiązania, to różnie to wygląda. Jednak wracając do tematu, czyli częstotliwości, jedyny sposób, w jaki rozróżniam
zawodników, no to skupiam się na tych podstawowych cechach, tak? Mhm. Czyli według mnie jest to płeć i poziom siłowy zawodnika. Rozumiem. No i tutaj, jeśli chodzi o parametr płci, to często go nie stosuję, ponieważ zazwyczaj prowadzę zawodników płci męskiej. Okay. I też często prowadzę zawodników, którzy nie są emocjonalni, czyli jakby zawodnicy emocjonalni trafiają do trenera Pawła. No ale jeśli chodzi o siłę, no to stosuję zasadę, że początkujący zawodnik ma większą częstotliwość, ale znacznie mniejszą intensywność, żeby opanować ruch. I głównie dlatego, żeby przyzwyczaić się do danych boi. Później wchodzi ten etap, kiedy ta częstotliwość jest trochę mniejsza, bo jednak chcemy progresować w danych bojach, więc te treningi są coraz cięższe. Później znów mały powrót do tej większej częstotliwości, no bo już się przyzwyczailiśmy do ruchu, jesteśmy w stanie go wykonać. No i na koniec, jak już jest ta faza, kiedy faktycznie treningi dają na tyle w kość, że nie jesteśmy w stanie się regenerować, nie redukować. Redukcja w trójbą jest niewskazana. No to wtedy ta częstotliwość jest zmniejszana. Dodatkowo zmniejszam częstotliwość w przypadku, gdy faktycznie jest jakiś problem, a no nie każdy chce do tego fizjo iść, nie? Jasne. Jednak no sam jestem jeszcze studentem i pracujemy ze studentami, więc no tak. Różne są możliwości różnych zawodników. Jasne. Jeszcze bym cię spytał, bo nie ma co kryć. W tych dawnych latach, o których rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem, byłeś takim natchnieniem, jeśli chodzi o w ogóle periodyzowanie bojów. To znaczy, że ty mi pokazałeś tą drogę, że można na przykład cały bezocyk periodyzować na jeden bój, bądź można też periodyzować boje na przykład tygodniowo bądź dziennie. Czy dalej używasz to w swoich rozpiskach? Występuje ten element periodyzacji, zmienności, jeśli chodzi o intensywność bojów, co mezocykle być mikro? Dalej tego używam, prawdopodobnie zbyt rzadko, ponieważ tylko w momencie, gdy periodyzacja, która polega na równoczesnym rozwijaniu kilku boi, zawodzi. Jasne. No i aktualnie jedynym zawodnikiem, który musi używać tego typu programowania jestem ja, ponieważ nie daję sobie rady, żeby zrobić w jednym tygodniu bardzo intensywny trening siadów i ciągów. Mm-hmm. Tym bardziej, że jestem fanem robienia siadów i ciągów na jednym treningu. Wow, skąd taka droga? Żeby się troszkę tymi siadami zmęczyć. Wstępne zmęczenie na ciągi siadami. Nie jest to najbardziej optymalne względem najnowocześniejszych trendów, tak. Jednak dla mnie jest to najbezpieczniejsze, że w ten sposób po prostu nie psuje się ani w siadzie, ani w ciągu. No i to jest ten element długowieczności, tak? Mhm. Nie chcemy zrobić formy życia raz i odejść od sportu. To znaczy się, niektórzy mam wrażenie, że chcą tak robić, no ale jednak celem jest ta długowieczność, ponieważ wtedy się najwięcej uczymy. No i najwięcej jest tego fanu z procesu, a nie po prostu... Tak, tak. To jest też czego się nauczyłem przez ostatnie lata, żeby mieć fan z samego procesu, a nie tylko z efektu. Bo efekt może szybko i nagle uciec, jak i w moim przypadku. Dobra. Jak generalnie w ogóle widzisz przyszłość periodyzacji i programowania treningowego? Jak myślisz, w którą stronę to podąży? Bo mamy teraz Mike'a Tuscherera, który wiesz, świeci swoje plany, tak. Generalnie jest na topie, ale z drugiej strony mamy też Kabuki, gdzie myślę, że, bo tak mi się wydaje, że Chris Duffin mocno jest wbity, jeśli chodzi o też autoregulację, tylko tą obiektywną, czyli mierzenie prędkości sztangi. Myślisz, że wypłynie coś jeszcze, czy raczej te dwa twory będą już na zawsze tymi, które będą faktycznie jakby tworzyć trendy? Bo wydaje mi się, może jestem odosobniony w tym zdaniu, że zarówno Kabuki, jak i RTS to jest takie Westside XXI wieku. Jak Louis Simmons był czymś absolutnie nowym i niesamowitym w latach 80. i 90., kiedy powstała metoda wahadłowa, jego
jego wersja metody nasobowej, tak myślę, że obecnie podejście holistyczne, przede wszystkim kabuki, czyli regeneracja, jak i również programowanie, sprzęty i tak dalej, co oni robią, a i podejście RTS-u, jeśli chodzi o do programowania, to jest taka no, mała rewolucja, jeśli chodzi o sporty siłowe. Taki renesans. Szczerze przyznam, zresztą też o tym dziś rozmawialiśmy, że nie spotkałem się z żadną rozpiską kabuki, więc ciężko mi mówić, jak wygląda programowanie w tej, w tej szkole. No ja ci przyznam, że widziałem tylko screen. Nie screen jednego dnia treningowego, ale jest to bardzo mocno wbite w prędkość, nie? Ale też no kabuki możemy... Kurwa. Tego się nie spodziewałem. Generalnie wydaje mi się, że to samo całe holistyczne podejście, kabuki, sztuczki treningowe, regeneracja, te ich wszystkie shoulder rocki i tak dalej, to jest też bardzo duża zmiana. Oni połączyli tyle różnych rzeczy w jedno, że nagle pokazali, że możesz być trenerem i jednocześnie pobawić się nawet trochę, nie chcę tutaj nadużywać, ale taką fizjoterapię, nie? To zacznę się odnosić do tego, co znam i z czym się zgadzam. Więc na pewno plusem jest to w przypadku tego, co zaobserwowałem, jeśli chodzi o kabuki strength, że używają różnych przyrządów. I w ten sposób można tworzyć ćwiczenia, które ciebie przeciążają, zachowując zbliżony wzorzec ruchu jak competition. Między innymi myślę, że hitem jest ich sztanga. W której można zmieniać pozycję. Fakt faktem, moim zdaniem ta sztanga ma tylko 20 pozycji, nie 48, ponieważ pozostałe 28 wydaje mi się, że służą do ćwiczenia core'u, co w sumie też ma jakiś sens, ale no już na pewno nie na większości z tych ustawień nie zrobisz przysiadów. Jednak na pewno jest to dobry kierunek, tak? Bo same ćwiczenia, które my wykonujemy, czyli przysiad, wyciskanie i martwy ciąg, to już są na tyle podstawowe wzorce ruchowe, że ciężko jest znaleźć ruchy cięższe. Wiadomo, można doczepić łańcuchy, gumy, ale to nadal jest ten sam ruch. Więc na pewno takie sprzęty w postaci wyprofilowanych sztang ułatwiają skupienie się na danym aspekcie boju. Z drugiej strony, jeśli chodzi o RTS, no to autoregulacja za pomocą odczucia swojego wycieńczenia, myślę, że jest najprostsza do zastosowania, o ile mamy do czynienia z świadomym zawodnikiem. No i tu się zaczyna problem, w którym momencie zawodnik jest świadomy, żeby nie było takiej gry pomiędzy zawodnikiem i trenerem. Skoro trener wie, że zawodnik zawyża RPI, no to daje mu to RPI jeszcze wyższe, no bo później się okaże, że trzeba dawać RPI 10, a zawodnik nadal robi 7, bo obniża to rzeczywiste RPI. Moim zdaniem, szczerze mówiąc, to ja widzę w przyszłość w metodzie, którą stosuje Chad Wesley Smith, Juggernaut AI, czyli dopasowanie treningów na podstawie tego, co już się zrobiło wcześniej. Znów, nie znam szczegółów, jak to wygląda. Znam tylko statystyki, które wrzuca na swoje media społecznościowe. Nie wiem, na ile te statystyki są przekrzywione w zwierciadle, żeby czy to jest chwyt pasowało, tak? No ale jednak z nich wynika, że jego metody są skuteczne, są automatyczne, czyli coś, co ja na początku rozpisywania treningu byłem bardzo zafiksowany, teraz już troszkę mniej ze względu na to, że uznałem, no, żeby rozpisywać automatyczne treningi, trzeba mieć do tego całą platformę, że już jednak nie wystarczy Excel, no tak, bo jednak ta interakcja trener i zawodnik jest wtedy zbyt mało informacji ze sobą niesie i zbyt łatwo popełnić
błędy w uzupełnianiu, tak? No a wtedy jednak, jeśli mówimy o treningach, które się generują automatycznie w 100%, no to te dane przesłane muszą być rzetelne. Jasne. No i żeby osiągnąć tą rzetelność, musi być konkretny szablon. No i moim zdaniem tak za 5-10 lat myślę, że to będzie prym, że trenerzy będą się ograniczać do poprawy techniki zawodników, a całą otoczkę, jeśli chodzi o tworzenie skutecznych planów treningowych, przejmie maszyna, czyli machine learning, to czyli przy przewidywanie. Ciężko mi tu wytłumaczyć, bo też nie jestem fachowcem, po prostu trochę o tym czytałem. No ale krótko, jeśli dostatecznie dużo danych o dobrej rzetelności dostarczymy do programu, no to będziemy w stanie przewidzieć, które z tych treningów były skuteczniejsze niż inne. No ale to sprowadza się do kontroli także danych, nazwijmy to personalnymi, zawodników, czyli ich wiek, siłę, samopoczucie. I także jeśli chodzi o dobranie częstotliwości, no to musimy znać takie dość wrażliwe dane, więc nie wiem, na ile w ogóle ludzie chcieliby udostępniać je. No to... Ponieważ do oszacowania częstotliwości musimy praktycznie znać długości kończyn, czyli predyspozycję zawodnika. Musimy mieć jakieś filmiki zawodnika, żeby ocenić, jak zoptymalizowana jest jego technika. Bo wiadomo, im bardziej zoptymalizowana technika, tym może być większa częstotliwość, bo ten ruch jest na tyle krótki, że fatyga no tak. jest mała. Z drugiej strony dobrze, żeby były inne sesje, w których faktycznie są rozwijane te mięśnie w jak największym zakresie ruchu. Jak najbardziej. To tworzy takie, bardzo ciekawa wizja, bardzo fajna, to tworzy takie nowe podejście, gdzie rola trenera właśnie może być, może to złe słowo, że będzie jakby zmniejszona. Będzie się skupiać na człowieku. Tak, ale też on może być tym filtrem, który będzie filtrował, czy dane są użyteczne, zanim wrzucisz je do faktycznych algorytmów, które powinny poznać, nie? Zgadza się, ale nawet jest możliwość pójścia o krok dalej. Że jeśli będzie dostatecznie dużo tych próbek, no to nawet będzie sytuacja, że po 3-4 mezocyklach ten program już rozpozna, jakim typem jest zawodnik. Czy to jest właśnie zawodnik zawyżający RPE, zaniżający i tak dalej. Jednak myślę, że to takie 100% niezależność, no to jest jeszcze... Dużo, dużo czasu musi upłynąć, bo tak jak mówiłem, najbardziej zaawansowane narzędzie, które prawdopodobnie istnieje, jeszcze nie miałem okazji się z nim spotkać, ale planuję też je przeanalizować, no to są właśnie aplikacje Juggernautu, czyli AI Powerlifting, jeśli dobrze kojarzę, bo tam jeszcze jest inna aplikacja, która przygotowuje pod sporty walki. Chat jest z BJJ, prawda? Tak, to znaczy się chyba ma niebieski pas. Tak. Więc... W każdym razie nawet na chwilę wrócił do tego sportu, przez to było trochę ciszej o Juggernaucie, ale faktycznie ostatnio jakby materiału się pojawia dużo i faktycznie bardzo dużo jest, głównie są skupione na tym AI coaching, nie? Na tym narzędziu. No wiesz co, wizja jest bardzo ciekawa. Wyobraź sobie taki futurystyczny obrazek, kiedy wstajesz rano, maszyna mierzy ci puls, generalnie twój jakiś performance, na przykład oddech, i potem stwierdza, jaką masz sesję treningową i ci po prostu drukuje. Masz zrobić to. To już myślę, że bardziej nadajesz się na scenariusz. No to tak myślę, że to będzie Blade Runner, nie? Tak, na scenariusz filmu science fiction niż rzeczywistość w przeciągu kilkunastu lat. Jednak no to będzie kierunek, ponieważ i zawodnicy, i trenerzy, no chcemy, żeby te treningi były coraz bardziej efektywne, tak? Tak. Nie chcemy uzyskiwać coraz lepsze wyniki z umiarkowanym nakładem pracy. Wiadomo, że umiejętność wkładania serca, wykonywania pracy na treningu jest istotna, jednak powinniśmy
dążyć do tego, żeby nie przekraczać tej granicy, gdzie ryzyko kontuzji znacznie się zwiększa. Mhm. Ale to przyszłość, tak? Na razie najlepsze, co możemy zrobić, to starać się utrzymywać dobry kontakt z zawodnikiem, ponieważ no to sam trener, ani sam zawodnik, o ile zawodnik nie jest swoim trenerem, niczego nie skóra, tak? Jak najbardziej. Póki nie ma współpracy, to z obydwu stron to są słowa, czyny rzucane na wiatr. To prawda. Najlepiej mi się współpracuje z zawodnikami, a mamy z zawodników z całej Polski i nawet z zagranicy, z tymi, którzy piszą najbardziej obszerne wiadomości, bo mamy umowę, że kontaktujemy się przynajmniej raz w tygodniu mailowo. Mhm. I ci, którzy robią 3 strony A4, to wiadomo, jak z nimi działać, jak ich naprawiać, co działa. To jest fantastyczne, nie? Ci, którzy, no, mamy też takie przypadki, piszą raport i wysyłają filmy z treningów, no to już to wygląda trochę gorzej. Nie mam samopoczucia, żadnych subiektywnych oczu odnośnie metody, dobranych akcesoriów. No to są też rzeczy ważne, nie? No myślę, że najlepszym przykładem, jeśli chodzi o UAM, no to są, jest dwójka z zawodników z sekcji, którzy też już się zaczynają udzielać, jeśli chodzi o trenerkę. No to nasz najlepszy wyciskacz aktualnie, Jacek Jastrzębski, który też pomaga rozpisywać, wręcz rozpisuje niektórym zawodnikom plany trenerskie. Bardzo dba o to, żeby mieć wysoką świadomość ciała i u siebie, i u osób, z którymi, którym pomaga. Drugą osobą jest Marika Zandecka. Chodź się pokaż. Którą pozdrawiam. Pozdrawiam. Marika i dziewka. Pozdrawiam serdecznie. No i Marika też. Majki mocną stroną z kolei jest to, że naciska na to, w którą stronę ma być skierowany jej trening. I to też jest potrzebne czasami. W momencie, to jest właśnie ta komunikacja, tak? Mhm. Że w momencie, gdy trener zrobi jakiś mały błąd, to też dobrze, żeby zawodnik powiedział, a ja wolę ciężej. I wiadomo, raz spróbujemy, jest okej. Okay. Drugi raz znów będzie ktoś chciał ciężej, spróbujemy. Nie, to już było za ciężko. I się cofamy. I w ten sposób możemy łatwiej dopasować właśnie te idealne parametry. Przez to, że zawodnik jest w którąś stronę. Czy czasami to jest zupełnie zgubne i to też trzeba wziąć pod uwagę. No ale wracając do tego, to Majka też nam pomaga, szczególnie w kontaktowaniu się z ludźmi. Czyli jest takim tłumaczem z polskiego na polski. Z naszego na ludzki. No to ten aspekt, o którym wspomniałeś, czyli, bo w gruncie rzeczy większość ludzi wyobraża sobie trenera jako taki bardzo ascetyczny, nie ascetyczny, taki bardzo agresywny, słowo znowu mi uciekło. Ktoś, kto jest przewodnikiem, takim... Liderem, tak. Liderem, któremu nie można się przeciwstawić. A to nie może tak wyglądać, prawda? Ale to też chyba zależy od tego, jak długo sport się rozwija. Zauważmy, że trójbój jest jeszcze młodym sportem, szczególnie klasyczny. W Polsce i zresztą na świecie zawody są rozgrywane od 8-9 lat. Więc zanim powstaną takie solidne szkoły, które będą jakby mocno skierowane, będą miały mocno ustalony nurt, no to potrwa trochę czasu, tak? No jedną z takich szkół jest Westside, gdzie u nich faktycznie też próg wejścia jest bardzo wysoki. Oczywiście. Więc pytanie, na ile ci zawodnicy, będąc w szkole, trenując według treningów RTS-u czy Juggernautu, czy by nie osiągali zbliżonych wyników, tego ani my, ani nikt inny nie jest w stanie stwierdzić. Tak. Jednak póki nie utworzą się nulty, no nie może być taka autorytarna postawa trenerów. Autorytet właśnie. Dziękuję. nie ma za co. No bo jakby nie było, te wszystkie szkoły związane z podnoszeniem ciężarów były tworzone w latach 60. W Rosji, gdzie były rządowe programy i praktycznie próba
zawodników, na których były badania, była ogromna. No i też druga kwestia, zwróćmy uwagę, jak wygląda w Chinach, tak? Że w Chinach po prostu, jak oglądasz dokumenty o sporcie, tam jest bardzo duża selekcja naturalna. Więc jeśli możesz sobie pozwolić na dużą selekcję naturalną, możesz sobie pozwolić na postawę autorytarną. W momencie, jak chcesz rozwinąć jak największy potencjał w dowolnym zawodniku, bez względu na to, jakie on ma, jak dobre predyspozycje, wtedy musi być bardziej postawa empatyczna, czyli trzeba się trochę wczuć tego zawodnika, oczywiście, żeby komunikacja trener-zawodnik była na jak najwyższym poziomie. Tak, żeby była informacja zwrotna i jakaś komunikacja, a nie postawa jakaś autorytarna, gdzie głównie to polega na tym, że jest narzędzie, należy dopasować zawodnika, a my mamy dopisać, a w naszych realiach mamy dopasować narzędzie do zawodnika, a nie zawodnika do narzędzia. Zgadzam się, ale niestety czasami mam z tym problem, gdy właśnie zawodzi komunikacja. Tak, właśnie. Ale to komunikacja jest najważniejsza. Dobrze. Chciałem cię zapytać jeszcze i tak bardziej ogólne pytanie. Jak widzisz w ogóle przyszłość trójboju siłowego i na świecie, i w Polsce? Jakby na świecie widzimy, że jest boom i w Polsce chyba też się tak to zaczyna, że mamy coraz większą popularność i to rośnie i rośnie. Już od ponad 2-3 lat widzimy, że choćby po ilości zawodników w federacjach IPF, w zawodach organizowanych przez Best Drivers, jak i innych, nie? Zacznę od sytuacji w Polsce. Więc jeśli chodzi o poziom sportowy kobiet, on będzie nadal rosnąć. Ponieważ Polska jeszcze nie osiągnęła poziomu światowego. Powiedzmy, że w tym momencie mamy kilka zawodniczek na poziomie europejskim. No tak. Jednak możemy policzyć na palcach jednej ręki zawodniczki na poziomie światowym. Jak najbardziej. A myślę, że zarówno jeśli chodzi o predyspozycje zawodników, jak i o aktualne umiejętności trenerów, jest to możliwe, żeby pojawiały się zawodniczki na poziomie światowym. No, jednym, myślę, że z lepszych trenerów w Polsce jest pan Waldemar Stangret, który jest trenerem sekcji Wojskowej Akademii Technicznej. Przepraszam, nie pamiętałem skąd jest W. Ale w Warszawie. No i trzeba przyznać, że sporo ma zawodników na wysokim poziomie. Jest to poziom, nazwijmy, europejski. Zdecydowanie, bo mówimy patrząc o nazwiskach na to, tak. Czechyra, Sadowski, Ilczyszyn, tak, to są cały czas poziom. Więc w wieku juniorskim to był nawet poziom światowy. Wiadomo, są predyspozycje, ale i tak musi być ten trening. Więc myślę, że to jest jeden z trenerów, który mógłby prowadzić zawodniczki na poziomie światowym. Wiadomo, jest dużo młodych trenerów, tak jak Podsztanga. W sumie nie wiem, czy młodszych trenerów. Od pana Stangreta. I tak samo na przykład Michał Tybora, gdzie prowadzi najlepszą zawodniczkę w Polsce w tym momencie. No tak, to Idelis. Mamy też sekcję na Pomorzu, gdzie też są mocne zawodniczki. I myślę, że to są wszystkie główniejsze. Jeszcze we Wrocławiu jest kilka szkół. No tak, bo mamy Wojtka Jusiela, który ma. Tak. Tylko Wojtek Jusiel dawno chyba nie prowadził nikogo w trójboju. Wydaje mi się, że zostawił sobie, jeśli chodzi o Karolinę, ale nie chcę siać fermentu, bo może się mylę, że on jednak jej nie prowadzi, ale wydaje mi się, że dalej startuje. No dobrze, ale to SCP. Zgadzam się. To też jest trener, który... I mamy N11 wspomniane, prawda? Który może trenować na wysokim poziomie i zawodników, i zawodniczki. No i wiadomo, są jeszcze trenerzy, których nie znam, więc najmocniej przepraszam, że ich nie wymieniam. Ale na pewno, jeśli chodzi o sport kobiecy, jest jeszcze duże pole do popisu, zarówno jeśli chodzi o
trenerów, jak i zawodniczki. W przypadku sportu mężczyzn nadal się będzie rozwijać średni poziom. Nie jestem pewien, czy poziom maksymalny znacznie się zwiększy. Mówię o związkowych zawodach, tak? Wynika to z tego, że już był całkiem przyzwoity poziom. Mieliśmy sporo tych zawodników na poziomie europejskim. Fakt faktem, niektórzy nigdy nie pojechali na żadne zawody ze względu na to, że na przykład są drudzy. No i wiadomo, lokaty, szanse na dobre miejsca, dobre medale dyktują jakby to, kto jedzie na zawody międzynarodowe. Więc tu trochę poziom będzie się raczej stabilizować niż rosnąć, moim zdaniem. Za to dzięki temu może rosnąć poziom w tak zwanych federacjach zawodowych, ponieważ ludzie, widząc, że są małe szanse, żeby pojechać na zawody międzynarodowe, będą szukać innych sposobów. Tu mi brakuje ładnego słowa, ale chodzi o takie samorozwinięcie. No rozumiem. Chodzi też o zdobywanie medali, tudzież możliwość rywalizacji na poziomie jakimś, na wysokim poziomie, nawet, i właśnie tej rywalizacji. Mhm. Bo teraz często właśnie u nas się widzi sytuację, że jest powiedzmy jeden, dwóch zawodników z czołówki, długo nic, dwóch zawodników, znów jakaś przerwa i dopiero jest reszta. I myślę, że te luki będą się zapełniać, jednak dużo osób, które są na tych lokatach 3-4, mogą rezygnować z startów w zawodach związkowych na rzecz zawodowych federacji. No myślę, że jest to związane, że no nie, znowu Sadowski startuje, co ja to robię. Nie? Na przykład, tak? Gdyż no nie ukrywajmy, czołówka odskoczyła bardzo mocno, nie? No i to u nas według, się tak wykreowało, że według w każdej kategorii wagowej jest ktoś, kto odkakuje o przynajmniej 50-100 kg. Nie, mamy po prostu prawie w każdej kategorii wagowej rodzynka, który jest naprawdę, naprawdę silny. Aktualnie chyba w 8-3 nie ma nikogo. Tak? A kojarzysz kogoś bardzo mocnego, kto odskakuje? W 8-3. I czyż nie teraz waży? Tak, może być w 8-3 i jest jeszcze... nie pamiętam nazwiska. Kurczę, trzeba by Krzysia Kaczmarka spytać, on na pewno wiedział. Nie, bo... Jakimik jest 7-4. Bo pan Łukasz Matwin już nie startuje w 8-3, ale był albo jest na skraju, ale jest pan... Jejku. Nie, no, przypomnę sobie. W każdym razie ale faktycznie... potwierdzamy tezę. Tak, jednak w każdej kategorii jest ktoś mocny. Najwyżej jesteśmy na tyle nie w temacie, że zapomnieliśmy, jak się ta osoba nazywa. Za co najmocniej przepraszam. Bo myślałem, że lepiej sobie radzę. Tak. A jak widzisz to na świecie generalnie? W którą stronę podąży? Na świecie będzie podobny trend jak w Polsce. Jeśli chodzi o sport kobiet, on się poziom rośnie bardzo szybko. Jest niesamowity. Już dziewczyny po 17 lat, ważące 63 kg, siadają, wciągają po 200 kg, gdzie kiedyś to były dobre wyniki w sprzęcie, jeszcze powiedzmy z 15 lat temu. Przepraszam ci przerwę, ale ja pamiętam czasy, jak my zaczynaliśmy trenerkę, gdzie martwy ciąg w kategorii 6-3 kobiet na poziomie 130 kg to był już niezły wynik. Tak, obecnie, rekord polski był rzędu 150 kg. Tak, obecnie, jak nie masz 150-160 kg, to jest naprawdę przeciętny wynik, nie? Chyba, że masz mocny siad i ławę, ale... Chyba, że nie. Ale sam ciąg, zgadzam się. Nie. I to też jest, to jest niesamowity trend, jak to się zmieniło. Tak samo choćby nasze ostatnie ulubione powiedzenie, zobacz na naszych juniorów. Obecnie stare 200, gdzie my robiliśmy 200, to było wow, to jest... Tak. Nowe 200 to jest stare 300. Nie? No ale to właśnie wynika z tego, że ten sport jest coraz bardziej popularny, coraz więcej osób uprawia go. Trenerzy zyskują coraz większą wiedzę, więc jest ogólny rozwój. Oby jak najdłużej. Zgodnie z zasadą świętego Tomasza, bogaci się bogacą. I to ma zastosowanie zarówno jeśli chodzi o bycie w czołówce,
No jeśli ktoś jest w czołówce, rywalizuje na zawodach międzynarodowych, ma tą motywację, żeby podnosić jeszcze bardziej swój poziom. W momencie, jak jesteś na wysokim poziomie, jednak nie masz tej możliwości wyjazdu na zawody międzynarodowe, motywacja spada. Oczywiście. Jeśli chodzi o spojrzenie na poziom zawodników w danych klubach, grupach, szkołach trenerskich, no to jeśli masz dużo zawodników mocnych, o zbliżonych parametrach, nie mówię, że wszyscy muszą ważyć 120 kg, ten sam wzrost, ten sam wiek, ale na zbliżonych, o zbliżonych parametrach, wyniki zbliżone, jest pewna rywalizacja pomiędzy nimi, nawet na treningu. I znów, ta rywalizacja na treningu podnosi ich możliwości zdobywania wysokich, dobrych, przepraszam, wyników i wysokich lokat na międzynarodowych zawodach. I jeszcze był trzeci aspekt, o który mi wyleciało z głowy. No ale myślę, że to są takie dwa główne czynniki, które motywują ludzi do cięższej pracy, tak? Czyli szansa na wystartowanie w jak najlepszych zawodach, oraz szansa bycia lepszym od mojego partnera treningowego. Nawet jeśli to nie jest taki stricte partner treningowy, ale powiedzmy kolega z grupy, z którym startuję. No i to było bardzo fajne rozwiązanie, jest zresztą nadal. To, że ja wyszedłem z teamu, no to przypuszczam, że nadal ta metoda jest stosowana. Gazetka wyciskacza. I myślę, że to jest właśnie ta rzecz, która sprawiła, że w teamie Wrocław jest masa dobrych wyciskaczy. No i jak są dobrzy wyciskacze, którzy jeszcze trenują trójbój, z automatu są trochę lepszymi trójboistami, tak? No bo gdy masz wyższy wynik w jednym z boi, no to też. Właśnie ci to tak. Dokładnie. Jak najbardziej. Bardzo ciekawe spojrzenie, jeśli chodzi o... Ciekawe, czy Piotr miał to zamierzone. W ogóle poznałem. Myślę, że tak. Mam nadzieję, że to nie była jakaś super tajna. Ale nie powiedzieliśmy, na czym to polega. Kurwa, nie, domyślcie się. Sprzedali mnie. Nie, no mam nadzieję, że naprawdę to... No, u facetów, wracając do tematu poziomu na świecie. W największym szoku jestem z rekordu świata, który bije Yuri Belkin. Ja z nim miałem przyjemność startowania w Suzdalu. Mój najgorszy start w życiu. Ale tam już był Yuri Belkin silny. Ale nie jeszcze aż tak. I się okazało, że on był w stanie przez te 8 lat dojść do poziomu ponad 1000 kg, będąc w kategorii o jedną wyższą, czyli jeśli dobrze pamiętam, do 110 kg on startuje. Tak, tak, tak. Więc ciężko mi przewidzieć, jaka jest przyszłość, jeśli chodzi o sport, o trójbój mężczyzn. Jednak nadal zdarzają się fliki genetyczne, które mają predyspozycje i podnoszą na niesamowity poziom ten sport. Zresztą ostatni ciąg, nie taki ostatni ciąg, ale ogólnie ciągi, przepraszam, nie wiem jak wypowiedzieć jego imię, Jamal Browner? Tak, Jamal. Jamal. Tak mi się wydaje. No to jak chyba Jamajczyk. No to też są wyniki zupełnie na innym poziomie. Tak. Do niedawna to były absolutne rekordy świata, tak? Benny Magnusson wciągał 460 z małym hakiem po przeliczniku z funtów na kilogramy. No a tutaj zawodnik ważący około 110 kg wciąga 460 w paskach. Na zawodach wciąga 440 bardzo lekko, gdzie aktualnie jedynym jego ograniczeniem jest uchwyt. Tak. Więc przypuszczam, że w takich zawodach strongmańskich, zresztą pewnie będziemy mogli niedługo zobaczyć wiele 500-tek w ciągu. Co jest absolutnie niesamowite, tak. Nie? Gdzie jeszcze kilka lat temu, jak ktoś robił ponad 400, no to był w czołówce światowej. Nieważne, czy w paskach, czy z przywiązaną sztangą do rąk. No po prostu to był niesamowity wynik, tak? Dziś 400 kg to jest taki wynik bardzo dobry, jednak nie ma tego efektu wow, jak kiedyś. W tym momencie efektem wow jest wciągnięcie 500 kg. Tak, tu no masz absolutną rację. I dzięki temu, że te granice ciężarów maksymalnych się przesuwają, ludzie też
podejścia psychologicznego mogą stwierdzać, kurczę, skoro on zrobił 500, ja też mogę. Więc to też jest pewna motywacja do tego, żeby ciężej trenować. Więc poziom u mężczyzn będzie rosnąć wolniej niż u kobiet. Pytanie też, jak to będzie w trójboju, bo teraz jednak przeanalizowaliśmy sobie ciąg, gdzie jest to pojedynczy bój. Mamy też fenomenalnego Maddoxa, Julius Maddox. No, jeśli chodzi o wyciskanie. Który wyciska już 350 kg, niedługo będzie atak na 800. No, jak Sajczew wyciskał 335, no to wszyscy patrzyli, kurczę, co on robi, jakiś kosmita. No, a pojawił się zawodnik, który nagle bije ten rekord, co start. To prawda. Rekord rośnie o kilka kilogramów. Na początku o pół, a teraz to już tak 5, 10, więc faktycznie o te 13 też może zostać podbity. A w totalu jednak nie ma aż takich nagłych skoków, ponieważ jednak to są trzy boje. Jak mocno sprogresujesz ławę, coś może się popsuć w ciągu. Jednak zawsze te mięśnie klatki piersiowej są bardziej pospinane. Plecy są trochę większe, więc sztangę trzeba inaczej złapać. No tak. Plus zazwyczaj, bo jakby samymi ciągami możemy powiedzieć z pewnością, że zmienił się absolutnie trening. Bo mówiąc o Benny Magnussonie, o Andy Boltonie, to są ogromne chłopaki i ogromni faceci. Obecnie głównie co dźwiga, to jest, no przepraszam za słowo, ale wyjebista dźwignia. Oni są Wierzbicki, Wulam, Jamal są po prostu są predysponowani do ciągu. Oni mają fantastyczną dźwignię, nie? To nie jest dużo muskulatury, to jest inne podejście totalnie. No tak, no ale nie możemy im odjąć, że gdyby mieli gorszą dźwignię, no to myślę, że nadal by wciągali. No na pewno bardzo, sporo, bardzo dużo, nie? Że to nie byłoby 300 kg, tylko raczej 350 i plus. Mhm. Jedynie Belkin się stąd wyróżnia, bo zobaczmy na przykładzie Wulama. Wulam chyba 330 wstaje? To jest dużo, ja nie chcę umować. Nie? Ja wstałem w swoim życiu, tylko będąc dużo cięższym, 10 kilo mniej, nie? Ale no, w porównaniu do ciągu, no to wiadomo, że to jest przepaść, nie? Belkin rozwinął zarówno swój przysiad, jak i swój ciąg do niebotycznych, bo obydwa są na poziomie 400 plus, nie? Ale to jest wysoka optymalizacja techniki. Zgadza się. Więc życzę mu jak najwięcej. Zresztą bardzo, bardzo lubię starty tego zawodnika. Bo jednak niewiele osób jest w stanie do tego poziomu technikę zoptymalizować. Bo to już naprawdę myślę, że czasem mam wrażenie, że to milimetry decydują o tym, czy to jest podniesione, czy nie. I to takie milimetry w momencie, gdzie zazwyczaj już jest bój pewien. Czyli to faktycznie jest wyższa szkoła, jeśli chodzi o wykonanie boju. Tak, wiesz co? Jeszcze mi się tak rzuciło w głowę. W podcaście pana Tate'a było takie porównanie. Ktoś ze słuchaczy zapytał Tate'a, czy robiąc podcast z Wulamem, zobaczył jakieś pewne wspólne cechy między Edem Kohanem a Kylerem Wulamem, no bo wiadomo, wielkie ciągi, nie? I Tate stwierdził, że i jeden, i drugi straszliwie pieczołowicie podchodzili do treningu i do ustawiania się w ogóle do ciągów. I sam Wulam to potwierdził, że tak. Wulam potrafi spędzić 1,5 godziny przy 60-kilowej sztandze, tylko zmieniając lekko ustawienie stóp, aż poczuje, że to. I wtedy zaczyna trening. I to jest też to niesamowite, nie? Że nie wiedziałem o tym. Ani. Polecam podcast w ogóle z Kylerem Wulamem. Jeden z najlepszych, jeśli chodzi w dorobku. Oprócz mają dwa naprawdę zajebiste podcasty. To jest Jane Blakely i właśnie z Kylerem Wulamem. To są dwa takie must listen. Naprawdę. Jak masz wolną chwilę, bądź dwie, bo to po dwie godziny. Zareklamuj ogólnie, nie? Tak tylko tu na mnie patrzy. No, słuchajcie. To polecam, nie? Bo fajne. No i chyba też ta dbałość o detale na takim poziomie, nie? Przepraszam? Bo będąc na takim poziomie... Ale to przypuszczam, że to są lata praktyki, tak? No Krzysztof Wierzbicki, ile już lat startuje? Jak ja zaczynałem, to on już miał z 8 lat doświadczenia. Zgadza się. Czyli z 16 lat startuje.
To jest 16 lat i miał to szczęście, że od razu trafił na kogoś, kto coś o tym trójboju wiedział. Tak, czy, tak. Czy się mylę? Chyba... No jest w schowie był jakiś klub trójbojowy, ale to są tak dawne czasy jeszcze za tak, że ostrym cieniem mgły, więc... Przepraszam. No więc sama praktyka, tak? Tak. Jeśli ktoś świadomie trenuje przez 16 lat, no to jest zupełnie co innego niż trenowanie nieświadomie przez 16, a później świadomie przez 4. No, bo ja myślę, że mniej więcej na takim etapie ja jestem, że co z tego, że zacząłem wcześniej trenować sporty siłowe, gdy na początku to był po prostu dodatek do... W sumie na początku to ja biegałem, później rzucałem dyskiem. Ale jak już byłem na coś za ciężki, to przechodziłem oczko wyżej. I tak po pchnięciu kulą został mi trójbój. Kolejne to będzie sumo chyba. W sumie też fajny sport. Ale wracając. Przez to, że ktoś od początku trafia na trenera, po prostu nie robi błędów, które wykonują samoucy. Bo jak się nauczysz złego wzorca ruchowego przez 2-3 lata trenując samemu chociażby, no to naprawa tego zajmie ci rok. Jak coś robisz źle przez 8 lat, no to naprawa pewnie zajmie ci drugie 8. Tak, nawyki i nawyki. Plus jeszcze pewnie jakieś kompensacje i tak dalej. Ja bym tylko jeszcze nadmienił, że w gruncie rzeczy będąc na takim poziomie jak Ulam, czy powiedzmy Wierzbicki, już jest ci bardzo trudno zaburzyć homeostazę, nie? Bardzo trudno dołożyć mięsa, bo myślę, że oni się starają jednak dorzucić tej muskulatury, nie? Zawsze to jest coś do dźwigania. To znaczy, się, ja spotkałem się z opinią, nie umując oczywiście Krzysztofowi Wierzbickiemu, no, że jak to stwierdził w kuluarach Piotrek i... Jejku, teraz ja zapomniałem. No, o kim Piotrek, mówisz? Piotrek i Mateusz, no Krzysiek po prostu nie potrafi jeść, że po prostu odżywia się zbyt delikatnie, żeby faktycznie ważyć 120 kg. Rozumiem. Ale jest to oczywiście jakaś plotka, bardziej anegdota niż faktyczne stwierdzenie, no bo patrząc na to, jaką chociażby Krzysztof ma definicję mięśni, no to musi potrafić jeść, że waży chociażby te 100 kg przy tej muskulaturze. Tak. No bo to też inaczej, jak my ważymy sobie po te... No ja to w tym momencie więcej od ciebie. No proszę, yes! I mamy te oponki, a inaczej jak faktycznie no tak. zawodnicy z czołówki światowej w takich ciężkich nawet wagach, powiedzmy do 120 kg, nie w super ciężkich, no to optymalizują też już wynik właśnie tkanką tłuszczową. No i myślę, że w tych średnich kategoriach wagowych, czyli powiedzmy do 105-93, no to praktycznie niektórzy zawodnicy w tym samym dniu, co mają wagę, mogliby wyjść na scenę kulturystyczną i pomijając proporcje, byłyby to godne zauważenia sylwetki. Myślę, że tak. Myślę, że masz absolutnie rację zresztą. Zarówno z Bychu Klimek, który był moim jakimś tam mentorem na początku lat w moich treningów, czyli prehistoria, pierwsza dekada XXI wieku, jak i też Sebastian Kot, który też się na scenie zaprezentował, wcale źle nie wyglądali, wręcz przeciwnie, nie? No i w sumie druga sprawa, też masz wydolność muskularną na takim poziomie, że też ciężko ci jeszcze ją zbudować. Czy też eksplozywność, czy też w ogóle zaangażowanie jednostek motorycznych, bo masz ją na ekstremalnym poziomie. Więc chyba jedyną taką drogą na ich miejscu jest faktycznie szukanie niuansów treningowych. Jak użyć więcej mięsa, żeby podnieść coś do góry efektywnie. Myślę, że dobrym pomysłem byłby właśnie podcast z Krzyśkiem Wierzbickim. Jakby nie było, jest to... fenomenalny zawodnik, jak na skalę naszego kraju. To prawda. Będziemy myśleć na ten temat na pewno. Zobaczymy, jak wyjdzie. Bo my to po prostu możemy sobie trochę gdybać, tak? Jeszcze nie mamy zawodników na tym poziomie. Sami też na tym poziomie nie jesteśmy. A prawda jest taka, że pierwsze 300 to też jest jakiś kosmos. Że dopiero później, jak to 300 staje się regularne, no to jest takie trochę mech. Ale jak pierwszy raz się
podnosić ciężar z trójką z przodu, no to... Nigdy nie zapomnę tego uczucia w 2015 na sali w Kielcach, więc tak pamiętam. Dobrze. Jeśli was zainteresowało to, co mówiliśmy, to proszę bardzo, udostępnijcie ten materiał jakimkolwiek znajomym i przede wszystkim co? Dajcie łapkę w górę. To, co pokazywał Łukasz, tak? Subskrybujcie. I przede wszystkim narzędzie, o którym rozmawialiśmy, będzie u nas dostępne. Jest autorem właśnie Łukasz Nizio. Ja serdecznie polecam i jest również wdrażam się do używania również w moich metodach i myślę, że pozwoliłem pisać jak najbardziej sprawne i przede wszystkim przejrzyste i kontrolowalne metody treningowe. Więc zachęcam do spojrzenia, rzucenia okiem. Będziemy jeszcze na tym robić osobny materiał, gdzie po prostu zrobimy zrzut, jak się tego używa. Zgadza się. Dziękujemy za uwagę. Moim gościem był Łukasz Nizio. Pozdrawiam.